Siemaneczko, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Yuken. Zaczynamy kolejną serię na moim kanale. Będzie to seria z Farming Simulator 22. Postanowiłem również zostać rolnikiem i od zera do milionera zrobić taką karierę, jeśli chodzi o rozwój swojego gospodarstwa. Całkiem nieźle szło mi w innych symulatorach typu Fishing Planet, City Skylines, czy ostatnio widzieliście Euro Truck Simulator 2, padło również na Farming Simulator. Co ciekawe, co do tej gry, nie mam o tym zielonego pojęcia, co tutaj jest ważne, a co nie, więc będę wszystkiego się uczył, zaczynając pewnie od jakichś opcji, które musiałbym sobie poustawiać, zobaczyć kierownicy nie posiadam. Nie do końca jeszcze wszystko wiem, o co tu chodzi. No może głośność sobie troszkę, zmniejszymy sobie troszeczkę głośność, resztę myślę, że zostawimy. Dobra, mam jeszcze jakieś inne opcje. No grafikę to myślę, że niech będzie na ultra jak najbardziej. Reszta myślę, że spoko. Jeśli chodzi o sterowanie, no właśnie, to ja bym sobie chciał strzałkami ustawić, bo ja jestem odwrotnie. Tu jest w lewo, tu jest w prawo. Idź do... Czemu tak jest do odwrotnie? Czekajcie. Idź do tyłu, idź do przodu. Dobra. Idź w lewo, idź w prawo. Patrz w dół, no to możemy zrobić pod... Tak. Lewy shift. No wolałbym na prawym, tak jak w auto, w Eurotracku. Dobra, kucnij niech będzie. Przyspiesz, hamuj. Kręć w prawo, no to teraz co? Pojazd kierowanie, kurde. Kręć w prawo, skręć w lewo. Czekajcie, bo coś tu popsułem. Patrz w dół, patrz w górę, patrz w lewo. Patrz w, tutaj jest, patrz w lewo, tutaj patrz w prawo. Dobra, no, troszeczkę jest odwrotnie. Dobra, będę musiał się pewnie nauczyć. Klakson to już tradycyjnie musi być chy. Inaczej to być nie może. Na E bym sobie ustawił to. A resztę to zobaczymy. Pewnie będą jaja, słuchajcie, ze sterowaniem, wiecie? Pewno będą jaja straszne ze sterowaniem. Dobra, mamy ustawienia zrobione. Dobrze, opcje. Osiągnięcia. Nie no, osiągnięć żadnych nie mam, bo jeszcze niczego nie zrobiłem. Tutaj są mody. Modów nie będziemy wgrywali, widzowie, na początku, także to nie ma sensu. No to zaczynamy od kariery, słuchajcie. Zaczynamy od kariery. Puste miejsca są i co? Dobra, no nic nie ma, to czyli muszę pewnie to miejsce wybrać, okej. Tak jak widzicie, uczę się, dobra, no to klikam na puste. Aha, dobra, zaczniemy, słuchajcie, od łatwego poziomu. Możecie się ze mnie śmiać, ale tak jak mówię, nie miałem z tym kompletnie nic do czynienia. I wiecie co, że raczej... Mapa bardziej ta francuska. Emrek. Emrek też wygląda całkiem spoko. Dobra, weźmy ten Emrek. Bo jest dużo zboża. Tam pewnie jakieś ustawienia jeszcze musimy sobie poustawiać, ale to już chyba w grze. Jestem bardzo ciekaw, słuchajcie, tej serii, jak te moje postępy będą wyglądały, czy nie mając doświadczenia stricte takiego rolniczego, już tym bardziej doświadczenia w Farming Simulator, ale mając jakieś tam doświadczenie, powiedzmy, biznesowe, uda mi się rozkręcić tutaj biznes, no bo wiadomo, no tutaj budowanie gospodarstwa to jest po części jakiś tam biznes.
Jestem tego bardzo ciekaw, czy mi się uda w tym ogarnąć wszystkim i odnaleźć. Możecie napisać w komentarzach, jak wy uważacie. Jak wam się wydaje. Start. Dobra. Aha, musimy sobie kolesia najpierw wybrać. Dobra. Takiego rudzielca? Nie wiem, czy taki rudy bym chciał być. O! Słuchajcie, chciałbym sobie fryzurę podobną do swojej jakąś zrobić. W zasadzie mam podobną do tej. Dziwne fryzury, tam fryzura nie ma większego znaczenia. Dobra, niech będzie taka. Tam fryzura nie ma największego znaczenia, nie będziemy się z gościem tutaj, wiecie, za dużo bawili. A, brudki. No dobra, niech to coś tam będzie, no. Tylko nie rudy, kolor włosów mam nadzieję, że tu się zmienia. Nie chcę żadnego wąsa, widzowie, nie chcę wąsa. Ale dobra, damy dla jaj. Dla jaj, albo nie. To nie będziemy jakimś Januszem. A, teraz ciuchy, dobra. Słuchajcie, no rolnik to myślę, że powinienem jako rolnik być... O, może taki w skórze. Ten to w ogóle jak na jazdę konną jest ubrany. Tutaj taki strażak. Jak rolnik, to rolnik, słuchajcie. Muszę jak rolnik wyglądać, a z drugiej strony będę biznesmenem, ale... Dobra, takiego sobie damy gościa. Tylko tutaj skafandrów żadnych myślę, że nie będziemy nic zmieniali, chyba że jeansową. Nie. Niech tak zostanie, jak jest. Spodnie nie zmieniamy. Bez sensu. Buty, no już tam bez przesady. Nie będziemy się aż tak, widzowie, na razie w tym bawili, ale szkoda wielka, że... O, takie okularki sobie damy. Tylko szkoda wielka, że nie można tutaj chyba koloru włosów zmienić, moi drodzy. A nie, tu się coś, tu się robi jakieś malowanie. To jest tu? Nie. Dobra, no wychodzi na to, że nie można. Myślałem, że się da zrobić jakieś malowanie. Tutaj jest jakiś tam... Dobra. Krótkie szkolenie. No, możemy zacząć krótkie szkolenie. Do, a, i teraz mi pokazuje tak jak, okej. Teraz mi pokazuje tak jak ja ustawiłem. Dobrze. Widzicie? Czyli super. Będzie mi pokazywało tak jak... będzie mi pokazywało, słuchajcie, tak jak ustawiłem. Fajnie. Tylko teraz tak, tutaj jakieś ustawienia z tego, co wiem, trzeba zrobić. No, rodzaje roślin, gdzie my w ogóle mamy to nasze gospodarstwo, słuchajcie. Nie pokazuję chyba. Muszę się w tym naprawdę odnaleźć, nie? To zawsze jest takie... taki test na wszystko. Pracowników nie mamy. Tutaj jest ten kalendarz, tu jest pogoda, dobrze. Na razie nie będziemy nic tu oczywiście kupowali, żadnych kredytów absolutnie. Tutaj są jakieś kontrakty. Nie wiem, czy mam taką maszynę, słuchajcie, bo ja nie wiem, czy mam taką maszynę i to jest ciekawostka. Dobra, są ustawienia. Tryb dla daltonistów? Serio? Znacznik stref interaktywnych. Jednostka pieniądza. A, nie ma złotówek. No to euro zostawimy. No. Widzowie, no to musimy. To musimy zostawić, słuchajcie. Ale tu są, może tutaj są. A, jest, tutaj są. Zapisy, ok. Skala czasu. To chyba na początku muszę się... Łatwy, ruch drogowy włączony, wzrost sezonowy, nie. Na razie, słuchajcie, sobie zrobię kompletnie łatwe rzeczy. Dobra.
Dobra, dobra. Zapisz grę. Okej, przełącz na widok mapy 9. No mam widok mapy, no i ja bym chciał na przykład, czyli to ja sam sobie ustalam, rozumiem, co mam zrobić, czyli co? To jedno z pól, które posiadasz od samego początku, akurat pszenica urosła na nim. Okej, dobrze, wsiądź do pojazdu E. Dobrze, no to moi drodzy, to wsiadamy do pojazdu. Chyba nie z tej strony, co? Ej, tam stacja benzynowa, ale ładnie zrobili. Powiem wam, podoba mi się. E, dobra. Dobra, wsiedliśmy. No dobra, no i co? Okej. U, przyłącz. B, włącz kombajn. Czegoś nie podłączyłem, słuchajcie, czekajcie. Ku, wystaw rurę. O! Ej, to jest ciekawe, widzowie. B, X. Zmień prędkość tempomacie, opuść. No to opuścimy, chcemy opuścić, nie? Bo chcemy jechać. Jeszcze o. A, jest rura, dobra. A, no tylko czekajcie, gdzie ja mam to pakować, widzowie? Przecież to mi poleci za mną ta pszenica. Gdzie ona się będzie? Ale numer, słuchajcie, ja nie wiem, co teraz mam zrobić, bo tak patrzę, nie, ten kombajn jest, ale przecież to nie jest tak, że on. Tam by ten traktor musiał chyba jechać. Ten kombajn mi nie wiem, czy pozbiera to do jakiegoś. Kombajn by musiał jeszcze. No dobra, to jest, tak się steruje tym. Czekajcie, czekajcie, teraz jest najlepsze, nie? Jak ja mam ten kombajn uruchomić? Ale numer, widzowie, ja nie wiem, co ja mam zrobić teraz, słuchajcie, no to widzę, nie? B. Najpierw musisz rozłożyć narzędzie kombajn. Nie, no dobra, no X jest rozłóż. A, dobra, widzowie, rozłożyłem. Okej, i co teraz? Teraz B. Jest, dobra, widzowie, działa! Okej, słuchajcie, nie, no to będzie śmieszny odcinek, słuchajcie, dobra. Czyli co, jadę. Chyba kosi, czy nie kosi? Dobra, kosi, jedziemy, słuchajcie. Tylko to zboże mi, kurwa, leci za nami. Coś tu poszło nie tak. To słoma leci chyba, dobra. Dobra, nie wiem. Słuchajcie, zobaczymy, zobaczymy. No samouczek, ja się uczę, tak? Także... Jak dotąd całkiem nieźle. Okej, ale nie chcę pracownika, ja chcę sam. Dobra, chcę sam spróbować to skosić, słuchajcie. Czyli tutaj chyba nie leci, to chyba słoma jakaś leci, a zboże leci do środka, do kombajnu. Zaraz widzowie się przekonamy, nie? Bo ja tutaj, czy jestem szkodnik, czy co? Teraz to chyba trzeba do góry dać. Uczę się, widzowie, uczę się, słuchajcie. Nie jest źle na razie. Jakoś mi idzie to. Ta jazda. Coś tam kosimy, słuchajcie. Chyba z tego będzie później smołę, chciałem powiedzieć. To nie smołę, tylko to siano chyba później też gdzieś się daje. To pewnie będziemy musieli jechać z tym skoszonym.
Tu w ogóle nam nie pokazuje, słuchajcie, na przykład jak jest zapełniony kombajn. Chyba, że zaraz jakiś komunikat nam wyskoczy. Powinno pokazać, jak jest zapełniony kombajn. Trawy nie będziemy kosili, słuchajcie. Ej, no nawet wam powiem, że no graficznie wszystko jest naprawdę całkiem jest to wszystko póki co fajne. To jest coś dla mnie nowego, nie? Jest to coś na pewno dla mnie nowego, no w porównaniu z Eurotrackiem, to jest to zupełnie coś innego jednak. Dobra, lecimy. To na razie tak źle nie jest, o, jakaś wrony mi tu wylatują. Ze zboża. Będę starał się te zboże oczywiście później sprzedać. Jestem ciekaw, jak się odnajdę. Będę do pewnych rzeczy gdzieś tam docierał i na pewno za jakiś czas, bo teraz nie czułbym się na siłach dawać wam jakikolwiek poradnik, jeśli sam się tego uczę, znając życie wśród was. Aj! Wśród was znajdą się specjaliści od Farming Simulatora, którzy pewnie coś tam też doradzą. Wy zawsze słuchajcie fajne rzeczy, dlatego mówię, że jesteście fajną społecznością i zawsze coś tam radzicie. No, ale jestem też ciekaw, moi drodzy, na ile was ta seria zainteresuje. Także, drogi widzu, możesz napisać w komentarzu, czy ta seria jest dla ciebie ciekawa. Może jakieś nowe osoby też do nas trafią. Jeżeli będzie wam się podobało, no to na pewno będzie tego więcej. Co nie zmienia faktu, że nie rezygnujemy z Eurotracka, nie rezygnujemy z Fishing Planet. Jeszcze cały czas w planach jest City Skylines, którego jakoś nie mogę zacząć. Czasowo się nie wyrabiam, ale też będą odcinki jeszcze z City Skylines, także no zobaczymy, widzę, zobaczymy. Yuken rolnik, słuchajcie, zostałem rolnikiem. Moje pierwsze kroki na gospodarce. Praca rolnika wcale nie jest tak łatwa, jakby się wielu ludziom wydawało. Ciekaw, jak tam z tymi kolejnymi, słuchajcie, rzeczami, które będzie trzeba odkrywać. No już prawie skosiłem pole. Czy więcej skosiłem, jak nie skosiłem? Cały czas mam problem na razie się przyzwyczaić, słuchajcie, do sterowania, dlatego że na przykład w Eurotracku biegi ręcznie zmieniałem. I strzałka na przykład w dół była dla mnie jako hamulec, nie? A tutaj... Dlatego właśnie w Eurotracku sobie tak ustawiłem, bo tak jest mi wygodniej, nie? Że strzałkę w dół sobie dałem jako hamulec i biegi sobie zawsze ręcznie zmieniam. To 100 razy wygodniejsze. Ciekawe, jakby tutaj się też na kierownicy grało. Nic mi tu, słuchajcie, na razie nie pokazuje. Nie widzę, żeby tu mi coś pokazywało, że jest... Paliwo pokazuje zasadniczo i chyba nie ma nic z tematem zapełnienia kombajnu. Chyba dwa razy jeszcze objadę i będzie. I zobaczymy, co dalej trzeba będzie zrobić. Nie idzie to źle, widzowie. Nie ma tragedii póki co. No to pierwsze kilka odcinków z tego Farming Simulatora, to od razu wam mówię, że to będzie na pewno dla was coś, no powiedzmy, śmiesznego, bo ja się tutaj na waszych oczach uczę. Myślę, że może live'ika z tego też zrobimy, będzie nam łatwiej się komunikować. Ale ja lubię rzeczy, wiecie, sam się wiele rzeczy nauczyć, sam do pewnych rzeczy dociekać i też stwierdziłem, że chcę wam właśnie to pokazać, że wiele rzeczy nauczę się sam. Wiecie, no. Taka ambicja moja, no tak mam, no. To zrobisz, jak nic nie zrobię. Nie wiem, czy to kawałek po tej trawie mogę jechać, czy nie mogę. To mogę. Będzie ładnie skoszone. Mam nadzieję, że mi...
A, tu jest litry, dobra, teraz zauważyłem. Na niebiesko jest taki pasek, który mi pokazuje, czyli 53% mam tego zbiornika zapełnionego. Okej. No dobra, skosiłem. Fajnie by było, jakby na przykład patrząc pod kątem poradnika, a jakby mi teraz wyskoczyło, co ja mam z tym zrobić. Ja rozumiem, że z tym pewnie do silosa jakiegoś trzeba jechać. Wyłącz kombajn, wystaw rurę, złóż kombajn. Nie będę sprawdzał, czy tutaj są kolizje drogowe. Chyba tu muszę, tu jest chyba, słuchajcie, silos. To mi wygląda na silos, więc chyba muszę tu przyjechać tym kombajnem. A, i tą rurę. Chyba tu trzeba będzie wystawić. Tak mi się wydaje, słuchajcie. Wystaw rurę. No i co dalej? Że ja muszę wysiąść, słuchajcie, z tego. A może ja muszę wysiąść z tego. Nie no, tego chyba nie muszę. Świder jest wydłużony. Schowaj rurę, włącz kombajn. Nie! Kombajn niech będzie wyłączony. Kombajn mi nie musi być. I co teraz? Ja chcę wysiąść z tego, widzowie. Escape? Nie. Słuchajcie, ja bym chciał z tego wysiąść teraz, nie? I schowaj rurę. No nie muszę chować rury, bo chcę tu wsypać tą rurę, nie? Chyba, że to się tu nie sypie. Nie wiem, tak mi się wydawało, że to się tu sypie. Tak, wiecie, tak na logikę, nie? To podkreślam, mówi człowiek, który się kompletnie nie zna na tym. Słuchajcie, czy to są jakieś widoki kamer? Nie. Aha, to są to jest na tempomat. Dobra, ale to nas nie interesuje. Sterowanie, no i co? Teraz całe paliwo, słuchajcie, przepalę, nie? Nie można składać, gdy... Świder. Ja chcę wysiąść z tego. Słuchajcie, widzowie, nie mogę wysiąść z kombajnu, nie? Numer. Czy to może mi na mapie pokazywać? Nie, to gdzie jest mapa? Pod M? Nie, M nie ma mapy. Czekajcie, czekajcie. Ale numer. Przełącz wybór narzędzia. A, czyli przełączanie narzędzia. No dobra, no ale... Nie! Widzowie, nie mogę wysiąść z kombajnu, nie? Szukam w ogóle, słuchajcie, kamery. Szukam, słuchajcie, kamery, gdzie się... Słuchajcie, 3 nacisnąłem, to tempomat, to nie. Nie wiem, bo zaraz się okaże, że ja muszę w to wjechać po prostu. O, samo się robi, dobra. Widzicie? Źle po prostu podjechałem, dobra. Czyli to się samo zrobi, tylko ja jakby nie trafiłem. Okej. No tak się człowiek uczy. Tu mamy pierwszą rzecz, że trzeba po prostu podjechać i... No to teraz możemy schować rurę, tak? Ale wysiąść nadal nie mogę.
Czekajcie, złóż. Rozłóż, bo jak chcę wysiąść, nie? Są schodki, to chyba się wysiada. Nie! Kurde. I co, znaczy, że muszę jechać tym kombajnem gdzieś, widzowie, no skoro... Czekajcie, może tu muszę... Bardziej w to wjechać. Ale numer. Że muszę w to wjechać bardziej. Udało mi się... No nie, nic się nie dzieje. No ale co, no już zrobiłem, co miałem na polu. Słomę tylko by trzeba... To co, teraz mam jechać słomę zbierać, tak? Ale słomy nie będzie zbierało chyba, tak? Najpierw musisz rozłożyć. Ja pierdzielę. Ale to mi nic nie da. No nie, no tak... Zielony punkt? Coś? Gdzie mam pojechać? Mnie to na przykład zastanawia, nie, że... Zawierzę, nie wiem, jak wysiąść z kombajnu. Powinno to być prostsze. Udało mi się słomę... Na przykład niby jest, słuchajcie, ten samouczek, ale na przykład nie mówi konkretnie, co mam dalej zrobić, nie? No dobra, wyłącz B. Nie wiem, Enter. Escape. Nie, Escape nie. Spacja. Nie wiem na przykład kompletnie, co mam zrobić, nie? Żeby wysiąść... Tu chyba zrobię pauzę, widzowie, na tym etapie i jak uda mi się wysiąść z tego kombajnu. No bo wsiadałem przez E. W ogóle na myszce mi się coś pojawiało i... Teraz zobaczcie, no tutaj jest... No nie wiem, teraz? Jak wysiąść z tego kombajnu, ludzie? Fajny mam kombajn, fajna maszyna, ale chciałbym, wiecie... No B. Tak nie wysiądę, on musi być raczej rozłożony. Żebym... No teraz mogę wysiąść, no i teraz powinienem wyłączyć. Ale nie, tego nie. Serio, nie? Zaraz będę klikał, jak leci, żeby się przekonać, jak wysiąść z kombajnu. Także pierwszą taką widzę wadę w tym, że no skosiłem. Nie było problemu, było pokazane zieloną strzałką, gdzie jechać. Jakby sam się domyśliłem, że trzeba jechać do silosu i wrzucić tutaj te zboże. To się też udało, to jest proste, ale na przykład nie mam pojęcia, co ja teraz mam zrobić, bo... Nie wiem, na inne pole, jeżeli miałbym jechać, to też powinno być pokazane. Tak ja na przykład nie widzę. Słuchajcie, mapa coś mi się przesuwa, ale... Na przykład nie widzę jakby... No widzę, gdzie jestem, tak? No i co? I nie pokazuje mi w żaden sposób. No tu miałem skosić i jakby... Co dalej, tak? No nie wiem, tym kombajnem na ulicę mam wyjechać. No co miałem, to pokosiłem, tak? Tam jest dom, tam jest to. Tam jest traktor, do którego nie wiem, jak wsiąść.
dobrze, że mam blisko do stacji benzynowej. Pewnie będę tu paliwo tankować. Ale zobaczcie, stoi sobie jakiś tam traktor. Fajnie się jeździ tym kombajnem, spoko. Tu jest jakaś woda, bo to się domyślam, że jest wodą. Nie wiem, tu mam wjechać? Nic nie ma. Zaparkować tym kombajnem gdzieś. Ludzie, halo. Teraz się okaże, że gdzieś wjadę i popsuję kombajn. Nie? No na bank tak będzie, widzowie. Gdzieś przypierdzielę, przydzwonię i popsuję kombajn. No co, w to mam tu wjechać? Dyskietka, to taki jakby zapis się pokazuje. No co, enter. Minusem jest to, że nie wiem, co mam zrobić, nie? Jakby... to wszystko tutaj... zmień tryb wyświetlania mapy. No i to zrobiłem. A, że miałem odczepić to, tak? Co? Teraz wysiądę. A, no dobra, okej, teraz... Ale wysiąść, słuchajcie, ja nadal z tego nie mogę, ale może przez C właśnie będę mógł. Nie, no tu się nic nie klika, żebym mógł wysiąść. Halo? Chcę wysiąść, wypuśćcie mnie z tego kombajnu! Ludzie! Chcę wysiąść z kombajnu! Litości, wypuśćcie mnie! Halo? Uwięziłem się w kombajnie, nie mogę wysiąść! No dobra, to nie mam podczepione, to rozumiem. Rura X, złóż kombajn, no ale to nam nic nie zmienia, bo jak tak zrobię, to na pewno nie wysiądę. Chociaż może z drugiej strony się wsiada. Rozłóż, pokłos słomy, tempomat, włącz, wyłącz. Wybierz widok, użyj klaksonu. No ja chcę wysiąść z niego. To rozumiem. Zmień tryb wyświetlania mapy. 9. No i co? Nic mi kompletnie ta mapa nie mówi, nie? Przełącz wybór narzędzia. Jeszcze mamy G. No dobra. To jedno z pól, które usiadły kukurydza. No dobrze. To zrobiłem. Rozłóż kombajn, uruchom go, aby elementy zaczęły się obracać. No to zrobiłem. To zrobiłem. Tutaj jeździłem, jak dotąd całkiem nieźle. Zazwyczaj jednak w gospodarstwie jest bardzo dużo pracy, opłaca się zatrudnić pracowników. No dobrze. No to mamy zatrudnić pracownika. To może dlatego, że ja sterowanie. Ze sterowaniem może, słuchajcie, coś popsułem. Stwórz pracę. Ja nie wiem, co ja mam...
Chciałbym sprzedaż. No ale żeby sprzedać, to muszę chyba traktorem podjechać, a żeby podjechać traktorem, no to muszę usiąść za jego kółkiem, widzowie. To nie jest takie proste, słuchajcie. Tu bym przyjął na przykład zlecenie na nawożenie, tylko nie wiem, czy mam traktor. Przyjmij kontrakt. Trzydziestoma. Co ja wziąłem? Wstecz. Może teraz wysiądę z tego. Ej, no przecież nie pojadę kombajnem nawozić pola, ludzie, no. No tutaj w ogóle zrzuciłem jakoś tak chamsko, nie? Ja już bym to na pole chociaż rzucił to. A, czyli to nam się zmienia. No ku, no przyłącz, no dobra, no przyłączyłem i chcę jechać tym. A, może muszę wrócić, słuchajcie, w miejsce, gdzie zaczynałem. O tym w sumie nie pomyślałem, nie? Widzowie, że może tu muszę to. Tak jak ten kombajn tu stał na początku, tak muszę go tu odstawić. Nie wiem, chociaż to też dziwne, bo powinno to być zaznaczone, nie? Jak dla mnie. Dobra, no tutaj mi pisze przyłącz. A ja nie chcę nic przyłączać. Chcę wysiąść! Wypuśćcie mnie! Ludzie, wypuśćcie! Zaraz mi się tu paliwo skończy, jak tak będzie chodził ten kombajn, nie? No włącz, wyłącz. No B nie włączymy, no bo to jest włączenie czegoś innego. Wystaw rurę, rozłóż kombajn. Robię to już chyba piąty raz, nie? Nie wiem, czy jestem tak tępy, czy... No wybierz widok. No dobra, jestem w środku i chcę wysiąść. Halo. Tu jakieś wysiadanie, coś, te gest? No z tej strony się raczej nie wysiada, z tej się raczej wysiada. No dobra, rozłożyłem i chcę wysiąść. Nie, no musiałem coś w sterowaniu popieprzyć, wam powiem szczerze, widzowie. Bo coś tu jest nie do końca. Kontrakty. Coś czuję, że to nie będzie aż takie proste, jak nam się wydaje, moi drodzy. Uprawy zbożowe. To jeszcze muszę sobie poczytać, ale coś czuję, że to nie będzie takie proste. No dobra. To spoko. Klakson, włącz, wyłącz silnik. No mamy pod E. Chcecie naprawdę? Nie no, tutaj chyba w ten sposób będziemy musieli chyba tutaj. Wybierz kolejne narzędzie G. Wyładuj, przełącz. Będę musiał, moi drodzy, prawdopodobnie tutaj. Chyba na tym skończyć. Przełącz tryb pracy. Ctrl Y. Czekajcie. Na tym chyba, słuchajcie. Na tym chyba poległem, bo nie umiem wysiąść z ciężarówki, chciałem powiedzieć. Nie umiem wysiąść z kombajnu, nie?
jak bez problemu do niego wsiadłem, no nie wiem, strzałkami mogę tu w środku, ale to on będzie mi... No właśnie, to mi kombajn będzie jechał, to nie. Mi kombajn pojedzie, a ja tak nie chcę. Dwie kamery mamy pod te. G było coś z narzędziami. Nic, no widzowie, no to moja pierwsza nauka jazdy. Pierwsze plony zrobiłem, jakby zboże udało mi się załadować do silosu, natomiast nie umiem wysiąść z kombajnu i tu sobie chyba po prostu zapiszę grę i będę kombinował i zobaczymy się w następnym odcinku, w którym będą dalsze moje przygody. Także dzięki za oglądanie, przynajmniej się pośmialiście ze mnie. No, to do następnego odcinka w takim razie. Trzymajcie się, cześć.